Minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska oddelegowana do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Oddelegowałam, poprosiłam panią minister, aby dzisiaj o godzinie 16 stawiła się w pałacu u pana prezydenta. Prezydent ponowił zaproszenie, by rozmawiać z szefową MSW o ustaleniach dotyczących kryzysu migracyjnego podjętych na wtorkowym spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej. Pan prezydent wyraził swoje zastrzeżenia i ocenę negatywną decyzji, które zapadły, zwłaszcza z punktu widzenia oczekiwań polskiego społeczeństwa, z punktu widzenia tego, czego chcą dzisiaj, jak na sprawę tej polityki zapatrują się Polacy. Przekazałam panu prezydentowi taki drobny upominek. Obrazek Andrzeja Boboli, to jest patron pana prezydenta, ale patron również ludzi potrzebujących, ludzi biednych. My otwieramy się właśnie na tych ludzi potrzebujących, biednych, a jednocześnie tych, którzy narażają swoje życie i tym chcemy tylko i wyłącznie pomagać. We wtorek ministrowie spraw wewnętrznych Unii przegłosowali podział 66 tysięcy imigrantów. Polska, wyłamując się ze stanowiska państw Grupy Wyszehradzkiej, zgodziła się na przyjęcie dodatkowo ponad 5 tysięcy osób, oprócz zadeklarowanych wcześniej 2 tysięcy. Ale to dopiero początek. Nawet Donald Tusk nie ukrywa, że największa fala nielegalnych imigrantów dopiero nadejdzie. Oczywiste jest, że największa fala uchodźców i migrantów jest jeszcze przed nami, dlatego musimy skorygować politykę otwartych drzwi i okien. Teraz musimy skupić się na odpowiedniej ochronie naszych granic zewnętrznych, na wsparciu dla uchodźców oraz dla krajów w naszym sąsiedztwie. O tym tak zwanym skorygowaniu polityki migracyjnej rozmawiano w nocy ze środy na czwartek na nadzwyczajnym, nieformalnym posiedzeniu szefów państw i rządów Unii. Uzgodnili oni, że zbiorą dodatkowo co najmniej 1 miliard euro na pomoc dla uchodźców znajdujących się w obozach poza Unią Europejską. Wspólnota ma zamiar również lepiej chronić swoje granice zewnętrzne. Wspólnie musimy odpowiedzieć, jak możemy uczynić nasz własny system lepszym. Ochrona granic, sprawiedliwy podział w ramach Unii Europejskiej. W obliczu wielkiego wyzwania Europa nie może powiedzieć, nie możemy sobie z tym poradzić. To byłoby bardzo źle. Ile Polska dopłaci do tej strategii? Decyzja o udziale naszego kraju w zapowiedzianej pomocy finansowej dla uchodźców ma zapaść na najbliższym posiedzeniu rządu. Potrzeba jest do tego bardzo konkretnej rozmowy z ministrem finansów. Ja nie mogłam dzisiaj zadeklarować konkretnej kwoty, ale na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów podejmiemy taką uchwałę. Hasła o solidarności europejskiej są powtarzane przez rządzących jak mantra. Że powinniśmy w tej sprawie ponieść także solidarnie koszty, w odpowiednich proporcjach oczywiście, dlatego że to jest bezpieczniejsze i skuteczniejsze niż przyjmowanie w następnych latach kolejnych fal uchodźców. Według opozycji gabinet Wykopacz jest całkowicie bezwolny wobec dyrektyw z Brukseli i Berlina. W sytuacji, kiedy dzień wcześniej zapadła kluczowa decyzja, kluczowa dotycząca podziału tego kontyngentu, można powiedzieć narzucenia tego kontyngentu poszczególnym państwom członkowskim, kontyngentu uchodźców, to te decyzje, które zapadły na szczycie, no już tego już nie zmieniają. Ryzyka dla interesów i bezpieczeństwa Polski związane z przyjęciem imigrantów prawdopodobnie będą głównym tematem ostatniego miesiąca kampanii wyborczej. Prawo i Sprawiedliwość w najnowszym spocie pokazuje, jak chwiejne było stanowisko rządu w tej sprawie. Odpowiedzialnie mówię, jesteśmy gotowi zrobić więcej. Partii Ewy Kopacz trudno będzie przekonać wyborców do słuszności decyzji, które działają jak bomba z opóźnionym zapłonem. Piotr Pawelec, Telewizja Republika. Jest bardzo jasne, my jesteśmy w stanie przyjąć więcej uchodźców.